Po dwóch porażkach z Lubuszaninem Trzcianka i Łódzkim Widzewem przeszły dwa zwycięstwa. Z rezerwami Chrobrego Głogów 4-0 i młodzieżową drużyną FK Teplice 4-3. Rezerwy Lecha Poznań w przedsezonowych meczach sparingowych odnotowują wyraźny wzrost formy. Dla trenera Iwana Dziurdziewicza wyniki spotkań kontrolnych nie mają jednak większego znaczenia. Rezerwy ćwiczyły w nich przede wszystkim nowe rozwiązania taktyczne. U nas nic nie zmienia. Model jest podobny od pierwszego dnia, czyli nas interesuje intensywność i z tym intensywnością razem z jakością. I to jest idealny układ, jak będziemy grali intensywnie i przy tym będziemy mieli dobrą jakość, to wszystko się potem będzie zgadzało. Dla trenera Dziurdziewicza jest to drugi letni okres przygotowawczy z rezerwami kolejorza. Przez ten rok jego zespół zmienił się diametralnie. Przed sezonem 2016-2017 dołączyło do niego kilku graczy znanych głównie z występów w centralnej lidze juniorów. Wśród zawodników biorących udział we wtorkowym treningu znaleźli się m.in. 17-letni Dawid Kurminowski czy 18-letni Paweł Tomczyk. Dla mnie jest, nie ma jakiejś wielkiej różnicy, bo oprócz tego, że odeszło 11 zawodników, że nasz zespół przechodzi prawdziwą rewolucję, ale o tym wiedzieliśmy, że to jest specyficzny zespół rezerw, który musi być na to przygotowany, że po prostu co rok będziemy się zmieniać, co rok będą przychodzili nowe chłopaki, na to jesteśmy przygotowani i to jest dla nas takie wyzwanie, także pracujemy do przodu. W pierwszym meczu nowego sezonu rezerwy Lecha Poznań zmierzą się na wyjeździe z drugim zespołem Pogoni Szczecin. Gra z zespołami z Pomorza to efekt reorganizacji rozgrywek trzeciej ligi. To spotkanie odbędzie się 6 sierpnia na wyjeździe. Pierwszy mecz na własnym terenie podopieczni Iwana Dziurdziewicza rozegrają 20 sierpnia.